dla Państwa, a ja jestem tylko gościem. Nie spodziewałem się, że będę przed Państwem dzisiaj wieczorem przedstawiał wszystkie utwory, ale jestem niezmiernie zaszczycony pierwszy raz w tej części kraju. A także chcieliśmy zacząć dzisiejszy wieczór częścią raczej nieoficjalną, przedstawiając naszych najważniejszych gości, czyli nasze małe dzieci, które przedstawią dla nas program artystyczny. Chcieliśmy przedstawić oczywiście naszych organizatorów i pana Pateckiego. Proszę bardzo. Myślę, proszę Państwa, że ja zawsze się tłumaczę, że tylko Matka Boska wie troszeczkę, jak ten program wygląda, i dlatego teraz zacznijmy tą najważniejszą część, bo proszę Państwa, nasze polskie elity, nasze polskie dzieci, to będzie gdzieś 30-20 minut koncert i potem oficjalne przywitanie. Proszę Państwa, a ja miałem szczęście, tak jak parę miesięcy temu, gdy padła propozycja organizowania tutaj miasteczka na Światowe Dni Młodzieży, tak parę tygodni temu pan Alek Fischer zaproponował, że może tutaj odbyć się koncert przyjaźni, gdyż przyjeżdżają do Polski artyści ze Stanów Zjednoczonych. To są laureaci nowojorskiego koncertu, konkursu śpiewaczego. Proszę Państwa, nie chcę więcej. Tu jest pan Alek Fischer. Chcieliśmy zaprosić właśnie na tą pierwszą część, a potem myślę, że ta część oficjalna, hymn Polski, hymn Stanów Zjednoczonych i takie oficjalne otwarcie tego dzisiejszego wieczoru. To ja tylko na razie powiem dobry wieczór. Dziękuję serdecznie. Proszę Państwa, naszym pierwszym artystą na scenie będzie 10-latek Marcel Kuźma, który zagra do nas Mazurka op. 67, numer 2 Fryderyka Chopina. Proszę, przywitajmy Marcela na scenę. Naszym drugim artystą dnia dzisiejszego będzie Lila Awaz, która ma 9,5 roku. Zagra do nas na wiolonczeli, a będzie wykonywała wokalizm pana Wojciecha Kilara z akompaniamentem fortepianu.
potem jak będę sobie przynosił kamerę, żeby zrobić ujęcie widowni, to bo muszę sobie... Państwa, ci młodzi artyści, których dzisiaj słuchamy, są studentami Państwowej Szkoły Muzycznej w Domosławicach. Jest to dla mnie bardzo wzruszające. Nie mieszkałem w Polsce już 30 lat, także powracając do Polski, słuchając takie młode, fajne talenty, jest naprawdę dla mnie bardzo wzruszające. A następną artystką będzie Miranda Costanza, która ma 5 lat. Pytałem się jej, co dla nas zaśpiewa. Powiedziała mi, że nie wiem. Więc będzie to dla nas wielką niespodzianką. Dowiemy się dopiero, jak będzie na scenę. Ale ma 5 lat i będzie dla nas coś śpiewać. Także proszę, przywitajmy ją na scenę. Konstancja Miranda.